Witam serdecznie, chłopców i dziewczęta, panów i panie. Skąd w nas poczucie winy? Paskudne, nieprzyjemne, gryzące, ropiejące, zaległe często, trwające wiele, wiele lat albo często przez całe życie. Słuchajcie, ja tego uczucia nie lubię, nie cenię, nie szanuję. Staram się bardzo z nim, no trudno powiedzieć walczyć, ale je rozbrajać. Bardzo szanuję poczucie skruchy. Po pierwsze bym powiedziała tak, wracając jeszcze do początku, że bardzo Kościół katolicki nam się przykłada do poczucia winy, że nas wręcz nim bombarduje, że się ludzi uważa za totalnych grzeszników, że się im zabiera poczucie wolności i samorządności, bo łatwiej nimi rządzić, zresztą to robią też i rządy i to robią rodzice, ponieważ sami byli mniej lub bardziej rządzeni i uważają, że to jest normalne, teraz się odbiją na dzieciach. Pewnie się zezłościcie na takie sformułowania, witam serdecznie tych, co się zezłoszczą również. Chętnie podyskutuję. Poczucie winy nie przynosi nic dobrego. Skrucha natomiast, która też jest słowem, które kiedyś bardzo było w ambon używane. Ja już do kościoła nie chodzę, ale słucham różnych rzeczy i nie słyszę go teraz z ust kapłanów. Skrucha. Skrucha to jest rzeczywiste zobaczenie tego, co się naprawdę zrobiło nie tak lub nie takie, jakby nam się podobało, jakbyśmy to uważali za wartościowe i za to przepraszamy, robimy zadośćuczynienie, przyznajemy się do tego, jest nam przykro i niesie to coś, co jest jakby poprawą, zmianą, prawda, poprawą mojego nastawienia, poprawą moich czynów. Również ktoś, komu to na przykład zrobiłam, dostaje ode mnie coś, co może go ukoić i pokazać mu, że ja wiem i że już nie chcę. Poczucie winy natomiast jest coś, taki gniot, z którym ludzie siedzą i w sobie międlą. Powiem mocne przykłady, słuchajcie. Na przykład wyszłam do sklepu, tata ciężko chory, pilnowałam go całe miesiące, no muszę wyjść do sklepu. Wróciłam, a tata umarł. Gdybym nie wyszła, to by nie umarł. Kochani, no jak w ogóle, gdzie tu proporcje? Gdzie śmierć człowieka, który po prostu, no, może nawet mu było łatwiej umrzeć samemu, nie przyjdzie to do głowy? A jakbym ja w ogóle na przykład znalazła innego lekarza? A jakbym ja wróciła ze zagranicy? A gdybyśmy my go zabrali do... Bardzo często to słyszę, ludziom jest tak trudno z śmiercią rodziców czy kogoś bliskiego, że zaczynają szukać w sobie poczucia winy, ponieważ wydaje mi się, że będzie im łatwiej znieść żałobę, że może bardziej zracjonalizują tę śmierć, której nie chcieli, albo może nawet nie to, że jej nie chcieli, tylko nie wiedzą, jak się wobec tego odnieść. Śmierć trzeba przeżyć przy pomocy żałoby. Po co tam poczucie winy? Jeżeli zrobiliśmy komuś jakąś krzywdę, jakieś świństwo, a przecież nam się, kochani, prawdę powiemy, wszystkim mniej lub bardziej to zdarza, albo nam się kiedyś zdarzy. Możemy pracować nad sobą i być uważni, ale nie jesteśmy robotami i w dodatku robimy czasami rzeczy, które, jak się mówi, potem dopiero się zorientujemy, cośmy zrobili. Coś samo się powie, coś się samo zrobi, ktoś nas doprowadzi, my się damy do poprawka. My się damy doprowadzić do jakiejś furii albo do jakiegoś stanu, w którym, nie wiem, odwet bierzemy albo się czujemy kompletnie bezradni, w związku z tym nie robimy czegoś, co warto by zrobić i tak dalej, i tak dalej. Jest takich rzeczy w naszym życiu sporo. Nawet powiedziałabym, niektórzy tym żyją, ale właśnie wtedy bardzo często dodają to poczucie winy do tego, żeby właściwie mieć, to jest moje ulubione pytanie, po co? Żeby mieć dyskomfort, żeby się ze sobą źle czuć,
żeby móc coś, o jeszcze, to tak odkrywałam powoli w trakcie tych moich kilkudziesięciu lat pracy z ludźmi, żeby mieć się czym zająć, wiecie, żeby coś w środku, żeby mieć materiał do obróbki. Ja to nazywam dość złośliwie, ale też myślę, że dość dowcipnie, głębokim życiem wewnętrznym. A gdybym ja inaczej, a gdybym ja nie w tą stronę, a gdybym ja co innego powiedziała, a co innego zrobiła, a nie wtedy, tylko kiedy indziej. Ale się stało. Słuchajcie, coś, co było, już się nie odwróci. Bardzo nam ciężko idzie akceptacja czegoś takiego, że kiedyś mnie nie było na coś stać. Że poza tym pozytyw tego jest taki, że się rozwijam i że teraz już widzę, że kiedyś mnie nie było stać, ale teraz już mogę siebie prowadzić inaczej. Mogę pamiętać, mogę się ze sobą umówić, mogę coś właśnie poza tym naprawić. Mówię dość ogólnie, ale każdy z was może się podłożyć pod jakąś swoją sytuację. Na przykład, że żeśmy nakłamali z czymś ważnym, że żeśmy oszukali, że coś żeśmy zrobili przeciwko komuś, troszeczkę nawet, ale potem nam głupio. I wstyd, to są uczucia normalne, wstyd. Też nie ma się co wstydzić całe życie, bo jeżeli człowiek sobie zobaczy, co zrobił, dlaczego to zrobił, po co to zrobił i potrafi na przykład się przyznać, albo potrafi przeprosić, albo potrafi zadośćuczynić w sposób, no bo się tak dalej wstydzi, że się za nic nie przyzna, ale jakoś zadośćuczyni, to już, darowujmy sobie. Słuchajcie, nie jest tak, żebyśmy robili jakieś straszne rzeczy. Są bandyci, są ludzie, którzy zabijają, są ludzie, którzy kradną, są ludzie, którzy oszukują na wielką skalę. Ale tak zwany średni, zwyczajny człowiek robi różne niefajne rzeczy. One są w takich, wiecie, no, wymiarach. Nie chcę teraz powiedzieć, że mamy siebie wyłącznie usprawiedliwiać, bo nie, mamy właśnie mieć skruchę. Mamy mieć poczucie odpowiedzialności. To jest w ogóle najcudowniejsze. Nie poczucie winy, poczucie odpowiedzialności. Odpowiedzialność to jest postawa człowieka dorosłego. Poczucie winy to jest postawa dziecka, który się chowa po kątach, żeby się nie wydało, że on stłukł bazą. Bo to mój braciszek, prawda? Albo moja siostrzyczka. Bo to nie ja, panie profesorze, to nie ja ściągałem. To nie ja rzuciłem, to nie ja rozlałem. W ogóle... Ile tego jest, to nie ja, ale przecież to ja. Jeżeli się boję, jeżeli mi wstyd, no powiem wam, to jest wysoka szkoła jazdy, powiedzieć sobie, boję się i mi wstyd. Ale przed sobą to naprawdę warto się przyznać. Czyli powiedziałabym w drugą stronę, siebie to naprawdę nie warto oszukiwać, słuchajcie. Bo to się robi takie życie ze zmyłą. To jest takie, wiecie, to ja, każdy z nas chce być lepszy niż jest, i się stara, a przynajmniej pokazywać sobie i innym, to nawet jest takie pojęcie, prawda, prawdziwy obraz siebie i ten lepszy obraz siebie, nad którym pracujemy, żeby się nie wydało, że tak naprawdę no to we mnie jest wszystko, słuchajcie, i rzeczy klawe, cudne, fajne, i rzeczy, które są małe, ułomne, jakieś... nie wiem, zwichnięte, jakieś nieudane, no takie, co to jeszcze może nie dorosły na przykład. No może dorosną, ale jak będę się oszukiwać, to nie dorosną. Poczucie winy nas ma zwolnić z czegoś, ale ja się źle czuję. Ja to zrobiłem, ale ja się źle czuję, czyli karzę siebie samego czy samą i odczepcie się ode mnie, prawda? Niech się okaże, że ja już jestem w porządku, bo ja mam poczucie winy. Jest bardzo ważny aspekt poczucia winy, taki, że nami się steruje, że nami manipulują przy pomocy wciskania nam poczucia winy. Zaczęłam od tego, że robi to Kościół i rząd, albo nasi wychowawcy, albo nasi rodzice. Zawsze robią to osoby, które chcą na nas coś wymóc. I robią to w taki sposób, że to my robimy coś niefajnego, krzywdę im robimy, oszukujemy, powinniśmy inaczej, powinniśmy natychmiast. Na przykład, nie wiem, przed chwilą przykład taki, że dzieci oboje zajęci bardzo chorobą swojego dzieci, pewnej starszej pani zajęte chorobą swojego dziecka, czyli dorosłe osoby, mówią mamie, słuchaj, teraz się nie zawiziemy na twoją jakąś tam
wycieczkę, którą nas prosisz, ponieważ jesteśmy bardzo przejęci i bardzo zajęci chorobą synka. A mama, która jest z tych roszczeniowych, mówi, no tak, oczywiście, ja jestem dla was najmniej ważna. To jest oczywiście dość mocny przykład taki, że, bo pewnie natychmiast różne babci się odezwą, że to żadna babcia nigdy w życiu by czegoś takiego nie zrobiła, ale to nieprawda, niektóre tak robią. I niektóre mamy też tak robią, że pójdą sobie w swoją przyjemność, kiedy ich dziecko ich potrzebuje. I w ogóle się nad tym nie zastanawiam, bo są ludzie, którzy unikają poczucia odpowiedzialności i unikają swojego poczucia, no jakby to nazwać, pewnego takiego mądrego, ciepłego zobligowania wobec bliskich, prawda? Natomiast bardzo często słyszymy, że my jesteśmy niedobre dziecko, albo jesteśmy niedobra matka, albo się na przykład babcia rywalizuje z matką, to kto jest lepszym wychowawcą dla wnuczków? I mówi, no jak ty mogłaś dzieciom na to pozwolić? A ponieważ nam mówiła bardzo często również w dzieciństwie, jak ty możesz się tak wobec mnie zachowywać, no to rozumiecie, wykuła w nas poczucie winy, które się teraz odzywa, bo jak mama jest niezadowolona, albo tata skrytykował, no to się to jakby od razu, rozumiecie, dokłada do tego całego potencjału, który tam już jest zebrany w środku i się dolepia. No bo to na tym w ogóle polega, na tym, że jak się dziecko urobi, to potem się można do tego odwoływać. I dlatego też jest tak, że jak po terapii są na przykład, albo w trakcie terapii dzieci, to często niektórzy rodzice, bo niektórzy bardzo się cieszą, mówią tak, no przyrobili cię, takie byłaś dobre dziecko, takie posłuszne, takie grzeczne, taka usłuchana, można cię było zaraz szybciutko wrzucić w poczucie winy i już tup, 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 leciałaś robić to, co my sobie życzymy. Kochani, to jest dla niektórych bardzo wygodne, bardzo nie lubią z tego zrezygnować, ale my się mamy nie dawać. To nie chodzi o to, że ludzie nie mają prawa od nas czegoś oczekiwać, czy nas rozliczyć, czy nas jakby podsumować. To są cienkie granice, czasami są na tyle dla kogoś trudne, że warto, wiecie, się pokusić o poczytanie pewnych rzeczy, o porównanie, o popytanie mądrych ludzi. Jest taka wiedza, asertywność, która na przykład w tym bardzo pomaga. Tu polecam książkę Marii Król-Fijeskiej, Łagodnie, stanowczo, bez lęku, bo na przykład poczucie winy wywołuje w nas i lęk, i wstyd. I daje nam to poczucie takiego właśnie, że może ja jednak powinnam posłuchać, a może wcale nie, a może mam się nauczyć grzecznie, ale stanowczo, łagodnie i bez lęku powiedzieć, bardzo się nie zgadzam, mam na ten temat swoje zdanie i będę się go trzymać. Czego wam serdecznie życzę.